Zaczynaj, dobrze ci idzie, to zaczynaj. To siemanko, witamy w kolejnym Black Hippie Special. Witam was Matt z podcastu Rap Matters I oraz pijący właśnie <gry> chory pas to stopnie skulizacji Polski. I tak, ostatnio gadaliśmy sobie o nielegalach Absola i o jego debiucie. Dzisiaj z kolei na tapet bierzemy Skullboya Q i też jego e, dwa mixtapy oraz e, debiut. No i cóż, zacznijmy chyba od tego, że to są dwie totalnie skrajne postacie, jakby tak spojrzeć na Absaula i na Skullboya, prawda? No tak, zdecydowanie zresztą mówiliśmy o tym już przy okazji wspólnych numerów, bo tam Skullboy się u Absaula pojawiał. I myślę, że często będziemy to porównywać, jednak ich formę, ich skillsy w, w sumie w podobnym okresie, no bo dobra, ten pierwszy Skullboya wyszedł w 2008, tak? Absaula w 2009. E Zupełnie inne, dużo słabsze, to też chyba nie ma co, co się czarować. Ale tak, możemy zacząć tak, tak, tak na szybko od początku, od tego pierwszego, chyba normalnie, tak jak lecieliśmy wcześniej i będziemy sobie tam skakać, pewnie po tych tematach, bo chociaż nie bardzo sam raper daje nam to miejsce do skakania po tematach, bo tych tematów na tych trzech płytach to są może trzy, kurwa łącznie, ale. ale tak od początku, pierwszy mixtape jest bardzo słaby, to zaraz powiem dlaczego, ale bardzo fajnie, w sensie to nie jest nie musicie słuchać tej płyty naprawdę, nie, nie, nie zachęcam nikogo chyba, że ktoś jest takim wczułym nerdem właśnie jak my, że go to interesuje że się interesuje tym jak to się rozwijało jak się zmieniało, bo na przestrzeni tych trzech płyt y, widać y, gigantyczny progres, który Skullboy poczynił między pierwszym mixtapem i drugim, i w końcu tym albumem. Ten progres jest dużo większy niż ten, który robił Absol, tylko że Absol zaczynał parę półek wyżej już na pierwszym mixtape, myślę, że był na tym poziomie, na którym na który Schoolboy zaczynał wskakiwać przy setba Setbacks. Nie? Także to się bardzo fajnie obserwowało, słychać ten progres, znajdowanie tego pomysłu na siebie, na to jak ma brzmieć ta jego muzyka, w jakim klimacie to się ma obracać, ale ten pierwszy mixtape jest naprawdę fatalny, jest bardzo słaby pod każdym względem i e, ciekawi mnie jak wyglądało to ich studio TDE, House of Pain, bo mam wrażenie, że to studio wyglądało tak, że w pokoju postawili mikrofon ze Skype'a, bitym puszczali z głośników w jakiegoś jamnika, bo kurwa brzmiał fatalnie i te pierwsze mixtape'a Soul'a i J-Rock'a, pierwsze mixtape'y i Kendricka, które były nagrywane tam i, i ten Skull tak naprawdę nie da się tego słuchać pod innym kątem niż tylko z takiego dziennikarskiego obowiązku i researchu, bo tam jest jeden dobry kawałek na tej płycie. Tak, tak, w słowem wstępu. <laughs> znaczy, tak jak mówiliśmy. E, e, kurde, ale teraz dałeś. Nie, nie wiem, nie wiem, do czego się odniósł. E, ale tak jak Przeba mówiliśmy nas. przy, przy absolu, że ten jego mixtape brzmi jak takie polskie mixtape sprzed lat, to to jest dokładnie to samo, tylko może nie polskie, tylko takie typowo datpifowe e, mm. mixtape, które wychodziły i jak się ściągało randomowy, taki, taki słaby mixtape, to to brzmi tak, brzmi Schoolboy Turned Gangsta. Miałem już jakąś tam rozwijającą się stylówkę, ale no tekstowo to, to, to było totalnie nic, e, w sensie jakaś tam gangstersko-przewózka i, i w zasadzie to e, nie wypisałem ani jednego wersu z tego mixtapu, ale żeby od razu zdradzić to z kolejnych również. E, <laughs> Natomiast tutaj faktycznie te momenty są tylko dla, znaczy są jakieś tam momenty, które są ok, ale całość, tak jak mówisz, jest dla fanatyków. Ale no też wydaje mi się, że cała historia i to, jak te historie Skullboya i Absola były różne, też na to wpływają, no bo Skullboy zajmował się wtedy głównie handlowaniem narkotykami. I też to pokazuje, jak, in, jak inne były ich podejścia. Gdzie tam Absol był jakimś tam gościem, z którego się kiedyś śmiali, który nie był pewny siebie, który cały czas też na, na tych mixtape'ach mówił, jak on musi udowodnić, że że jest kimś. No to to miał totalnie jakby inne, inne podejście do, do tego, i dopiero e, Setbacks było tym momentem, gdzie skończył z dealowaniem, więc no totalnie inna tak. historia. No tak, i tak jak mówisz, Absol e, musiał coś udowadniać i bardzo fajna absurdał miał te numery, o których mówiliśmy, że e, wyśmiewa się tak z dystansem na no, tych wszystkich e, swagerów, gangusów, tych pseudo-bogaczy, wiesz, którzy chodzą w jednej koszulce przez cztery dni, przyjeżdżają kurwa autobusem do studia, a później nawijają, jak to nie są bogaci, a schoolboy, tak chyba, no wiesz, nie wiem, nie umiem tego zweryfikować tego jego street kredytu, ale tak się pozował na takiego właśnie pana gangstera. nie I. Mhm. A jeszcze do tego, co mówiłeś, że musiał coś udowodnić, no to Absol musiał, a Skullboy, wiesz, na drugim hanumerze na nawija, że jest e, to 5 Dead or Alive, no coś takiego. <grym> no no to, to, to nie, nie jest. <grym <grym ale śmieszne to jest właśnie ta, tak jak Absol się śmiał z tych e, fleksowania, z kasy, z tych e, z tej dilerki, no to Skullboy jednak pokazuje, że tak zupełnie odwrotnie, tak jak mówisz, to jest zderzenie światów, którzy jednak kumpli, nie? Ale to tak mhm. można było wyczuć, nawet tak jak teraz sobie myślę o tym, to, to kurwa on się śmiał ze Skullboya na tych e, pierwszych X-Type'ach <grym> Absol w sensie. Znaczy to jest też takich śmiesznych rzeczy, no to Absol ciągle wspominał całą grupę Black Hippie i tam mówił, że mhm. e, proponował Skullboya i, i reszczę, to Skullboy dużo rzadziej to robi, robi to oczywiście, wspomina raczej mhm. tak, że, że TDI generalnie nie im drupuje Ale skrzywek wymienił chyba w intro tylko, nie? Tak, tak, tak. tak ale generalnie tak, jakby wymieniu. przez te wszystkie trzy projekty, to jak wymienia skrzywek, to najczęściej Jay Rocka, Kendricka, a Kendrick Absola najrzadziej. No, mhm. nie, nie chcę tam jakoś rozkminiać, kto kogo bardziej lubił, ale to by też pokazywało, udowadniało to, co mówiliśmy ostatnio, że ten Absol tak się musiał przyklejać do nich, czy gdzieś tam widać było, że, że to on starał się do nich dorosnąć, a oni już się czuli na tym poziomie. No, tym bardziej, tam... że się wywodzili jednak, no bo Kendrick też o tym byciu crack baby i, i o dealowaniu i o spożywaniu nawijał, absolut, tylko Pał. nie dealował, nie był gangusem, mówił o tym, że nie pasował do tej grupy gangbangerów, no a Schoolboy chyba jakoś e, lepszy vibe mógł złapać z J-Rockiem na przykład, który też no, był... Kurwa gangsterem to tak bardzo poważnie brzmi, ale no, wiesz, sprzed mieli kurwa te wszystkie drugs with house, to te ich house wyglądały tak jak Freddy Gibbs, tylko z cyckami, nie, a, a wiesz, pali jakieś kurwa tabletki, które spadły z Tira, nie? I wiesz, i są dla starych bab, no to takie to ich gangusowanie narkotyczne było, ale faktycznie oni jakoś ten vibe mogli lepiej złapać światopoglądowo może po prostu, może nie światopoglądowo, a środowiskowo bardziej o, o, w ten sposób. Z takich jeszcze śmiesznych może anegdotek, na którą się natrafiłem, nie wiem na ile to jest prawda, ale był gdzieś tam w poważnym piśmie, że no już pod koniec tej swojej gangsterskiej kariery Skullball miał dość tego wszystkiego no i zdecydował, że dołączy do LAPD i, i miał zostać policjantem, ale miał taki jeden problem, że gdzieś tam na, na twarzy ma tatuaż, tak. na no, którym jest fuck LAPD i no niestety wyprosili go. <śmiech> <śmiech> Kurczę, no <laughs> Ciekawe, czy by psychotesty przeszedł. No, e, no w ogóle, on, w, wiesz, to należenie do kripów, całe to. Wiesz, jak ja tego słuchałem tam te 10 lat temu, tyk, nawet w gimnazjum jeszcze, kurwa, 15 lat temu, tych e, wszystkich gangstarapów, to to imponowało naprawdę. A teraz to jest takie kurwa żenujące, jak tego słucham. Te ich Wszystkie historie, wiesz, jak on tu nawija, że on nie morduje, bo jego kripy zrobią to za niego, albo coś tam, co. To jest śmieszne, no bo tej gangsterka naprawdę polegała na tym, że siedzieli w domkach jednorodzinnych i jak ktoś przychodził, to przez drzwi, wiesz, działkę kraku wyrzucał, nie? Takie śmieszne to jest takie, to, bo to straszna pozaerka wychodzi z tego, wiesz, no są naprawdę raperzy jak, jak Pusha T, którzy naprawdę, wiesz, obracali kilogramami, kurwa, tymi cegłami mogli okna wybijać z koksu, nie? A, a tutaj, no, na takim... Mało formatowym, śmiesznie to brzmi po prostu. Troszkę mnie to żenuje słuchanie tego. Tym bardziej, że nie pomaga cała otoczka płyty produkcyjnie i, i wokalnie, i flowowo. Nie, nie siedzi nic na tej płycie. Ja nie wiem, ty w ogóle wystawiłeś dosyć wysoką ocenę, tak jak widziałem. 2,5, nie? To jest wysokie. <laughs> tak było, na... tak było. Hmm. Nie, wiesz co, mi tutaj parę fragmentów się właśnie podobało, jak na przykład kawałek Menes, gdzie już tam przyspieszał i tam taki z dęczykowy punchem, nie? sample. No w ogóle, w ogóle o, tak mm -hmm. jak trochę tak krytykowaliśmy tego pancza przy Absolu, tak wydaje mi się, że on tutaj na płytach Skullboya dawał całkiem solidne tak. zwrotki. Ja myślę, że dał najlepszą na pierwszym mixtapie to ten numer z panczem, ten drugi, bo jest w jednym jest chyba i Kendrick i pancz i... I tam pod koniec właśnie w tym menysy jest, jest, jest punch, to chyba najfajniejsza zwrotka w ogóle. Nie pamiętam o czym była, ale przynajmniej była lepiej zarapowana. Nie? Bo, bo tu nie ma do czego wracać na tym pierwszym mixtape, bo już tekstowo to wyczerpaliśmy, to dwa zdania można, można wyczerpać cały temat tej płyty, godzinnej jakby nie było. I co jeszcze tu można wspomnieć, że w porównaniu znowu z Absolem. Upsaulem... Ta płyta jest bardziej West coastowa, Jest takich trochę, trochę bitów, no, typowo coastowych po prostu. E, Tylko, że to chyba... brzmi jak taki type West coast rapper beat. Takie kurwa, to jest wszystko generyczne. Nie? Tak, na tych drugich wydaje mi się, że będą e, mhm. lepsze. Natomiast, no też. E, Wiem, że są te bity niektóre pożyczone. Nie wiem, czy wszystkie, bo tam nie chciałem się tego weryfikować, szczerze mówiąc, ale to może przejdziemy. Jeszcze, jeszcze chyba Let Nobody Take z tej płyty ma taki gangsta vibe i też tam flow jest spoko. Bardziej chyba takie południowe już brzmienia. Mhm. Na pewno, na pewno nie kombinował, a tyle to kombinował Absol pod względem tego, jak on tam skakał z różnych bitów, a, a tutaj tak. raczej tylko właśnie gangsta shit i tyle. No, tylko, że to wszystko brzmi bardzo słabo, to nawet e, tak jak powiedziałeś polski nielegal, polskie nielegale brzmiały lepiej technicznie, w sensie jeśli chodzi o miks, o, o sam wokal, no, strasznie, nie wiem, może Ali jeszcze w tym House of Pains CD nie umiał jeszcze miksować, nie wiem, bo, skurwa, to, to brzmi tak naprawdę jakby nagrali na mikrofon taki beat jednocześnie z głośników leciał, ale na drugim jest już dużo lepiej, no bo się otwier otwiera się ten drugi mixtape beatem Alchemista. Ja właśnie nie wiem, czy tak samo jak u w, w podobnym okresie też był beat Alchemista, I nie wiem, czy one są pożyczone, czy to jest faktycznie beat Alchemista, no bo jest ten producent takiego. Yy, może mieli jakiś, może Punch albo, albo Top Dog mieli jakiś układ z nim, no bo Wtedy też te dwa bity Alchemista na takich mixtape'ach też coś znaczyły, nie? Czytałem jakiś wywiad późniejszy, gdzie on już z Alchemistem miał kontakt i no, że tam współpracują i tak dalej bla bla, więc może to był bit niekradziony, tylko... Mm -hmm. Tylko jego, bo nie wiem tak, jakby do ilu lat wstecz ta współpraca sięgała, bo też może być tak, że Alchemist usłyszał końców o Schoolboyu i e, no gdzieś tam się zziomkowali. No. Tak, bo już przy Habit and są to fame e, Skullboy miał. No jasne. Ale bardzo fajnie się otwiera ten drugi mix tej, bo no jak w pierwszym to był ten generyczny West Coast, no to tutaj już są te początki tego, co Skullboy robił najlepiej, czyli taki. Klubowy, ale nie, te, nie, nie techno i nie disko, ale taki mhm. klubowo-imprezowo-ćpuński vibe. On się w tym najlepiej odnajdywał. E, może nie cloud rapowy, ale takie, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, takie melow, że to tak mhm. się takie leniwe. Bardzo dobrze on na takich bitach brzmiał, właśnie na tym. Ten alchemista też jest taki, jest bardzo alchemistowy, taki brudny, ale, ale jednak taki leniwy, tak się sączy, powiedzmy, ładnie. On to nawet fajnie rapował, bardzo fajnie zaczął e, e, wersami też e, coś tam, że Grinding hard, to, just to pay my light beers, spitting with aggression, just imagine how the mic feels. To było bardzo fajne. E, I takie bity mu służą. Naprawdę tego będzie dużo więcej na setbacks, czy później na habits and contradictions. To klubowość, ale taka amerykańska klubowość, w sensie mm -hmm. na imprezie tego się słucha. Nie? E, bo tutaj. Kurwa, no to jest przeskok jakościowy, jest ogromny między pierwszym a drugim mixtapem. No tutaj już brzmi tak, że można bez przypału to wypuszczać, bo pierwszego moim zdaniem nie powinni. No. Tak tak jakby przeskok jest pod każdym względem. I raperskim, i e, tak, raper, tak. raperskim pod względem flow. Raperskim też na pewno pod względem samego pisania tekstów, bo e, ten kawałek mm -hmm. TikTok, który zaczyna tak naprawdę ten album tuż po intron, no, to jest taki spoko storytelling typu fresh day out. E, I te mm -hmm. linijki są takie może niewybitne, ale są bardziej precyzyjne, bardziej o czymś, e, przez co są ciekawsze, ale też jakościowy skok jest pod względem właśnie bitów samych w sobie i generalnie jak tego, jak to jest zmiksowane, to, jak, jak to brzmi. To już nie jest aż takie surowe. tak No i tak jak mówisz, pod względem samego pisania, może nie technicznego, bo on do dzisiaj nie jest technicznym raperem, nie? ale takiego właśnie, bo on mówił, że bardzo dużo czerpał z 50 Centa, z JSI i szczególnie imponowała mu ta nieregularność, jak jeden i drugi potrafili coś kończyć, jakieś przerwy robić i tak dalej. Tego było za dużo na pierwszym. Strasznie mm -hmm. gubiły vibe i całe flow te kawałki, Tutaj strukturalnie jest dużo lepiej. Jest przyjemniejsze po prostu do słuchania, bo jednak przystępniej się tego słucha, ale bardzo dobrze się tego słucha jak leci gdzieś to w tle. Jak coś robisz, jak zaczynasz się skupiać na tekstach, no to jest, jest lepiej jak na pierwszej, ale to nadal, to nadal nie jest nic ciekawego, bo jedynym kawałkiem, w którym coś pokombinował, to chyba jest ten remix Award Tour Tribe Cold Questów, gdzie jakiś jakiś inny niż tylko ćpanie i ruchanie i dealowanie. Wyszedł słabo. Moim zdaniem te remiksy są raczej nietrafione. No. Uwielbiam każdy bit z tych remiksów, bo tam było i Bonita Applebums, Strajbów, było to właśnie i było i i The of mhm. tak i no kurwa nie wypał. te Fajnie, że ja bardzo lubię jak raperzy biorą znane bity na mixtape'ach, no bo od tego są mixtape jednak. nie ale no te bity są kurwa za dobre i to są za duże klasyki, żeby ktokolwiek je ruszał, tak mi się wydaje, no nie zrobisz nawet w połowie tak dobrego numeru i te numery nawet w połowie dobre, tak jak Nie są, szczególnie troje jest, znowu brzmi tak jakby był nagrywany wcześniej na ten pierwszy mix, bo jest fatalny brzmieniowo, ten bit brzmi jakby tak samo, zgrywali go z kasety i, i puszczali, no bardzo źle to brzmi. Chociaż właśnie w tym kawałku czek to one czyli na tym na, na troj, Ty mm -hmm. drugi zwrotce odpala bardzo ładny flow i, i da się tego słuchać, to International kiona na Award Tour też jest spoko, bo jakoś przełamuje ten album i właśnie, ale to jest chyba bardziej magia bitu mm -hmm. niż, niż tego, jak on rapuje i, i chociaż mogłem tam na sekundę zapomnieć no, o tym oryginale, bo Właśnie przez to, że nie ma tam gangsterki, tylko jakieś tam głupotki o tym, że coś tam robi w Niemczech, a coś tam robi w Japonii, to to było całkiem okej. Okay. No, tylko, że to było takie proste. oby w Japonii pewnie sushi jadłeś. No tak, a w Paryżu to pewnie widziałeś wieżę Eiffla i się Tak, tak ubrałeś. Tak, tak, nie takie no. bardzo stereotypowe podejście, nie, nic ciekawego. Tak, tak. Eee, później był jeszcze, jeszcze był z takich... No dalej te, tematyka ta sama, no bo wyzywali się od fake gangsterów z Glakiem, który z każdym już się dissował, No to był dis na niego. Słaby raczej, bo ale to szybko się ten beef skończył, bo po prostu Skullboy uznał, że to jest taki fake, że szkoda na niego czasu. Nie? No i był ten nieszczęsny troszkę cypher z TD właśnie. Tak się Nie, Top Dog Cypher to się nazywało chyba. Skurwa okropny, no i. I tutaj wersy nie wiem, czy tak nagłos mówić o tym, co Absolutu na bo ja nie, nie wiem, jak to analizować w sumie. Najgłupsza to jest taki rzecz, za, grubo, to za grubo, kurwa, rozkminione. Jest ten punchline, żeby to był wers do wypowiedzenia nagłos. A to się nawet po polsku ty... rymuje, więc, więc chyba działa ty. Pedofila ze stylem. No tak, tak. Ale. Ale nie kuba. W sensie na jakim poziomie by to miało działać, wiesz, jak punchline? No, Kendrick też się nie popisał, no, bo on tam nawija wers, że jak wchodzi przed mikrofon, to śmierdzi bąkiem, i on jest przenośnym tojtojem, czy tam przenośnym nocnikiem, coś tak. Nie wiem, kurwa, jakieś mam mieszane uczucia. No, Jyrock po swojemu obniżony, groźny głos. on no dopiero j -Rock, gdzieś w 2015, jak przestał, kurwa, udawać Gengusa i modulować ten głos, to zaczął być słuchalnym raperem, jak dla mnie, no. Zdecydowanie te wspólne numery wychodziły lepiej u Upsola, niż wychodziły u Skullboya. Tutaj jest straszny, i, i tekstowo jest tak jakby gorzej, ale też jest straszny przeskok między nimi, Jakoś tak jakby, jakby nie mieli flow. Upsol często brzmi jako jakiś wyrwany z kontekstu, nie wiadomo co on tam robi. Dziwnie się tego tak. słucha, serio. Z takich słabych momentów jeszcze na pewno no. ten no na też. Bonita <laughs> Applebaum, czy ten, ten love song, no. który jest cringe'owy i, i naprawdę mógłby sobie darować. Natomiast te, są te momenty, gdzie, co mówiłeś w poprzednim odcinku i tak średnio się mogłem z tym zgodzić, ale teraz jak sobie posłuchałem tego mixtape'u, to, to się zgadzam, że on dużo miał tych takich przejaranych e, numerów, takich bardzo luźnych, takich takich chillujących wręcz i tutaj przypominał to, jak pisał i jak nagrywał wczesny Mac Miller. I, i to, to, te numery są spoko w ogóle, nawet mi się podobają. I tak, on, w tej tematyce daje radę i to są takie kawałki nie do rozkminiania tylko do słuchania w tle i wtedy jest spoko. Tak właśnie, bo rozumiem, że ten Mac Millerowy to bardziej Take the Pain Away o tym mówisz, nie? E, e, tak. Bo jest jeszcze grupi House, który I, też już y jest y taki, który brzmi jak to co później na Habits and Contradictions, to już było bardziej w stylu e, Colored Greens czy, czy właśnie Hanson Will, no to, e, to w tym klimacie, ale Take the Pain Away, tak, to to, to bardzo dobre numery, to właśnie to, Takiego, z ja boya chce się słuchać, bo nieważne co on opowiada w tych numerach, bo do powiedzenia nadal nic w nich nie ma, ale są brzmieniowo świetne i tutaj zaczyna używać głosu jako instrumentu. Nie jako narzędzia, żeby coś ciekawego powiedzieć, tylko jest bardzo fajnie, siedzi jego wokal w miksie z takimi bitami. Całościowo świetnie to gra, ale bardzo ładnie ominęliśmy między grupy house, a między. Take the Pain Away jest, kurwa, mój ulubiony utwór z tego mixtape'u, czyli Can't Wait z Tygo i Mr Fabem. E, powiem wam tak, drodzy słuchacze, których jest dwóch, e, na tym poziomie, bo już wiadomo, pomijając jakąś tam bekę z lokalnych raperów i tak dalej, na tym poziomie to jest najgorszy utwór, jaki w życiu słyszałem. Naprawdę. Więc kurwa, jest okropny, no, tam się nic nie zgadza. No, no jest Skandalicznie ten... zły jest. Jest tam e, Tiger, który być może wy, wypadł najlepiej, ale nie jest to wielkie osiągnięcie. No. E, masz wypisane no. be, best mista fab, czy nie? nie no. Ale star, co to jest zarymowanie? To brzmi jak jakiś pijany freestyle. Naprawdę, jakby Tiger Bonzo freestylował, to to jest ten poziom. Ja nie kumam tego. Do tego sam beat jest jakimś gównem. No, jest to jest naprawdę na tym <laughs> poziomie już mówię na takim poważnym, profesjonalnym, kontraktowym poziomie, to jest najgorszy numer, jaki w życiu słyszałem. Słuchałem go z 10 razy, zajebisty. W sensie, wiesz, nie, nie mogłem, zachodzić. kurwa... Wyjść no, z Nie, no, tak, tak. No, jak szczególnie jak mista Fab zaczyna te swoje zbitki. Yes, no, oh, no, oh, coś, kurwa. Yo, no, yo, bit... no, no, naprawdę. Zbit. Tak, tak, tak. Świetna rzecz, naprawdę. Ale Mimo wszystko cały mixtape ma highlighty, tak jak powiedzieliśmy, szczególnie te numery właśnie takie czpunkowo, imprezowe. To już bym całościowo polecał. Znaczy wiadomo, że setbox jest lepsze nadal, nie? Ale to jest jak, wiesz, pierwszy mixtape oceniałem na jeden i pół, no to tutaj takie 2,5 i w porywach do trójki, nawet, bo, bo te highlighty imprezowe są bardzo fajne i to są bardzo mocne highlighty moim zdaniem. Tak, mi się całkiem podoba i jest spoko. Natomiast tak, Sad jest y, albumem o wiele lepszym. Zaczyna się bardzo obiecująco, y, bo mega bangerem. Y, tylko potem tak trochę to się rozmywa, nie? Y -ty 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 -ty. Y, mniej to już na pewno -y czuć West Coast. Y, tylko taki, nie wiem, ówczesny rap wtedy, nie? Taki tak zwany New School powiedzmy, skoro jest tutaj między słuchaczami puzon, to możemy tak powiedzieć, jest bardzo dużo jarania, trochę takiego straszenia jeszcze, jest bardzo dużo ziomków z CD i wydaje mi się, że za dużo. Natomiast jako taki album do w tle sprawdza się znakomicie. Tak, bo nawet takie numery, bo ty mówiłeś pierwszy Light Years Head, nie? Mhm. to to jest ten klimat właśnie, którego chce się słuchać. Tak samo nawet to the beat, takie głupkowate lesgehaki. Tak, tak, tak. So, Tam... To bardzo fajnie leci w tle. To naprawdę, jak, jak to leci w tle, to jest świetne. <laughs> ten bit jest też taki trochę wykręcony, nie? I, i dzięki mm -hmm. temu repeat value jest, jest bardzo duży. Głupi kawałek, ale do słuchania na pewno. Y tak, troszkę nie tutaj też niektóre numery, jak na przykład z Jane i ten Fantasy. O, Jej proszę. wokal jest, o, y y y wydaje mi się, że. Ona bardzo ładnie ja ją bardzo lubię, nie? ładnie śpiewa, ale mhm. tutaj ten numer całościowo może przez miks, wydaje mi się, że jej wokal jest dużo za głośno wrzucony, do tego dochodzi jakiś taki dziwny przester na nim, strasznie mnie męczy to, jak ona śpiewa w tym numerze, wydaje mi się, że to się tak nie zgadza, jej wokal z jakby z tonacją bitu nie, nie pasuje mi to zupełnie. I tak samo, a na przykład numer... Y, że Hisdatnika i Judatniega coś takiego tam, gdzie Alori te odapsowała śpiewa, jest mm -hmm. y, wydaje mi się, że to jest no, dużo jakby je zamienić, żeby ona y, w sensie y, Jen była na tym numerze, a ona na tym, no to by było troszkę lepiej. że jakby te wokale by bardziej pasowały pod tamte bity. Nie wiem, że to ma sens, co mówię. W sensie do, <laughs> dziwne połączenia, w sensie, jeśli chodzi o tonację bitu i y, wokale tych pań jakoś mi. To się gryzie strasznie tak jak kofonie, jak dla mnie się robiła, męczyło mnie strasznie słuchanie. Jednego. No nie, nie, mi się ten kochok z Dżonajko podoba bardzo. Szczególnie, że ona jakiś ma taki vibe że jak z, nawet sobie jakieś mruczy tam te, te rzeczy nie, nie, nawet nie śpiewa tak czasami, nie wiem, pełnym głosem, tylko tak właśnie sobie no, cichutko jest, mm -hmm. to robi bardzo klimat i wydaje mi się, że tutaj zrobiła. E, ten kawałek z kolei z Alori, dla mnie to taki no jest, bo jest i mogłoby go nie być, i też by się nic nie wydarzyło. E, natomiast tak. końcówka, końcówka tej płyty jest taka podobna do tego, co było u Absola, czyli taka już wyciszająca. E, właśnie jest i ta Dżanajko, jest BJ Chicago, Kid, który wydaje mi się, że deczko lepszy, dobry frend niż dał u Absola. Mhm. E, no i potem jest ten z, z bardzo dobry numer z Kendrickiem na końcu, czyli "Birds and Bees". No ja właśnie, chyba <grym> że jest bardzo słaby. No w sensie w ogóle mi w tamtych e, tak samo i na mixtape'ach i tak samo u Absola i u J-Rocka tam dziwnie Kendrick jakby jest wrzucony dwa razy głośniej. Tych wysokich ton. Ja wiem, że on ma taką barwę głosu, no to nie jego wina, ale jakby on jeszcze podkręcał to skrzeczenie jeszcze bardziej. I jakby w miksie jeszcze to bardziej wyciągali. Mam wrażenie, że on jest kurwa za głośno na tych gościnkach. Chyba bardziej mi się podobał ten numer, gdzie jest Absol na refrenie, tak, podśpiewa, tak śpiewa troszkę. I do tego był klip. I tam jest J-Rock też, no to... Oni jakby bardziej pasują i są na tym samym poziomie, co i cool a tego Kenrika kurwa dają dwa razy głośno. Nie, nie, nie kumam, a że może... Uszy mi nie działają i coś wyczulony jestem, ale mam wrażenie zawsze, że znaczy w większości tych wspólnych kawałków, że Kendrick jest ciutkę głośniej od nich wrzucony i mi w po prostu, jak go słyszę. Nie? Nie, ale ja no ja przyznam, sam numer że byłby fajny, żeby nie tak... ten mix. Mhm. nie? Nie, to jakoś nie, nie zauważyłem, tak, że pan był głośniej czy coś. Miał to swoje trochę skrzeczanie to prawda, ale e, wydaje mi się, że potem skrzeczał gorzej, w sensie na, na niektórych płytach, a, a tutaj jeszcze był takim tym Kendrickiem, który. No nie wiem, ma taki numer, przecież e, nie pamiętam, który to, to był tytuł, ale gdzieś się tak nakręca z wersu na, na wers. On to mm -hmm. potem używał w, te, tego samego w niektórych kawałkach, ale to jest bardzo fajne. E, to było na section 80, to co mówisz? Riga? Coś tam. E, no dobra, ale ja mówię, że na który, to, to, tam to rozwijał, ale w w którymś kawałku, bo ja też tak było, że A, on okay. tak, e, każdy wers tak. praktycznie deczko głośniej był. To było na, na drugim mixtape. Kurde, nie pamiętam tych tytułów. No, no. No wiem, o które ci chodzi, ale nie no, wiesz, bardzo fajnie wszystko. Tak wydaje mi się, że na tamten moment e, z takich czysto technicznych rzeczy pod względem pisania, może nie rymowania, ale pisania pod beat, płynięcie po tym bicie, Kendrick był najlepszy z nich wtedy, jakby naj... Jak, kurde, jakby to powiedzieć, taką największą kontrolę nad tym, co robi. Mhm. No, bo te przyspieszenia Absola były tak trochę losowo, trochę napałę kombinował, a Kendrick już wiedział, co chce z tym zrobić, i tylko właśnie ten miks jego wokalu mi nie odpowiada w tych numerach. Nie? No choć z kolei tak, jakby czysto rapersko, czyli to nie, 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 jeśli chodzi o pojęcie, pobicie, ale jak to brzmi, to wydaje mi się, że Skullboy na setbacks były już świetne i faktycznie słuchać tutaj ten, ten jego nieregularne schematy rymów, czasami właśnie nagęszczenie tych rymów, bo jednak on potrafił tam parę rzeczy zrymować, dość bardzo blisko siebie, czasem przyspieszał, czasem robił te jakieś przerwy, w ogóle prawie każdy kawałek to, to jest inny flow, więc to naprawdę jest imponujące pod tym względem, dzięki czemu to płyta, mimo tego, że jest o niczym, czy w sensie jest o czymś, jest o jaraniu i, i o, nie wiem, dziewczynach i o... o gang Trochę bangin, no. tro, 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 tro gang jeszcze, nie? A czy bo już, już e... córkę miał tam paroletnią, to troszkę się ogarnął z tym, Gangbangowaniem. Wiesz, że ona się Me Joy, so I'm Name her joy. <laughs> No Joy. No. Tak, to, to są takie typowe, bo to tak. takie mamy, ale to są takie jego typowe błyskotliwe wersy, które wcale nie tak. są błyskotliwe. E, natomiast e, dzięki czemu ta płyta, mimo tego, że jest nudna pod względem treściowym, to nie jest nudna, jeśli chodzi o słuchanie jej. I to jest super, tak, bo. Tak, to się zgadza. Bo z, czytając tę płytę e, z, z Geniusem, to. to to obniża strasznie jej jakość, ale jak się ją włączy, to e, jest spoko. I tak, słuchać tego nieregularnego Jay-Z, też tą agresję Fifty Centa, e, do, do którego się odnosił, więc jest tam naprawdę styl, który już e, jakiś kształt miał, a nie tylko e, mówił, że go ma, tak jak wcześniej. No i przede wszystkim skumał to, że jest kolejnym instrumentem w bicie, bo te numery, tak jak powiedziałem, melą. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, ale one, on się w nich świetnie sprawdza. Są właśnie czy ten pierwszy, czy, 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 czy nawet te głupkowate, jak mówiliśmy tu, The beat, czy tam późniejszy. Nie, nie pamiętam tytułów, jak zwykle oczywiście. Świetnie on na nich, gdzie one, one są właśnie takie, żeby leciały. Jego flow jest zajebiste na tym, naprawdę. Ale. Nie pasuje mi on, bo czasami tutaj zdarzały się takie numery. E, situations, chyba, właśnie, tak? Był z takim koszmarnym bitem, jeszcze takim eksperymentalnym, ale to taki eksperyment z wioski, trochę wiesz. E, w ogóle nie siedzi na West bitach. Jak się pojawiają te klasyczne dla West Coastu instrumenty, nie pasuje to. Jest... Kłóci mi się to z jego głosem, a na tych bitach, które są leniwe i, i mają przestrzeń. Nawet jeśli jest dużo bębnów, tak jak w pierwszym numerze, nie? w tym Light Years mhm. Ahead, tam są bębny, ale sample są tak rozciągnięte. Wiesz, to co, bardzo chyba, no... wiesz co, drugi raz mówisz o, o pierwszym numerze Le, Light Years Ahead, to jest Figure Get The Money i nie wiem no, co, czy myślisz o tak, tak, mamy... tak, tak. właśnie mówię nie 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 o figę tam są bębny tak eee, takie mocniejsze ale to nadal jest takie rozciągnięte nie wiem czy to, to ma sens co ja mówię muszę uh -huh. narysować kurwa ale <laughs> tak eee... znowu nie ma co się skupiać na tekstach ale na muzyce tutaj jak najbardziej jest na czym ale jest rozwleczona ta płyta troszkę bo ona trwa godzinę i tak jak mówiłeś tak jak pisaliśmy sobie że się to tak rozwadnia pod koniec za bardzo. Jest tam, przynajmniej dla mnie, są tam właśnie jak z tymi paniami na wokalu czy z Henrikiem. Jakby troszkę, przepraszam, jakby troszkę końcówkę uciąć. Myślę, żeby to tak było. Tak pół oceny w górę na pewno by było wtedy. Też jest takim kawałkiem innym i takim, który, który miał mieć sens, jest kawałek Cycle, który jest storytellingiem. Mhm. Jest spoko jako taki kawałek przełamujący klimat, ale jako taka piosenka sama w sobie czy jako, nie wiem, tekst z przekazem to też się nie broni, bo jest taki zwykły w cholerę. Ja tak samo jak Kamikadze, nie? Mhm. Chociaż tam są jakieś follow-upy, wiesz, tam jest jakaś kombinacja i tam jest jakieś takie rzeczy, słychać, że jest bardzo dobrym e, raperem, więc to ten jest jeszcze człowiek nie ochłonął po tym e, fik get the money i to kamikadze wchodzi dobrze, a to cycle jest takie kurde, no tutaj jest ciężko na blokach, wiadomo, nasze bloki nie, no, nie są zajebiste, bo trzeba... <laughs> tam nie jest kolorowo. Tak. <laughs> nie Ale te... jeszcze się odniosę to, co mówiłeś o o flow i o tym, jak, jak dużo tych flow na tej płycie jest, to faktycznie i nie ma czegoś takiego, że te flow jest gdzieś jakieś słabe, że jest kulawy, może w tym situations tylko, nie? Jest nudne po prostu, ale tutaj, tak jak mówisz, kombinuje i bardzo dobrze kombinuje i, ale już wie, w którą stronę chcę kombinować, mm -hmm. tak mi się wydaje, że to nie jest kombinowanie kłopcałla na pałę, tylko już w jakimś kierunku, które na Habits and Contradictions rozwinął bardzo ładnie, moim zdaniem. Będziemy rozmawiać pewnie gdzieś za dwa miesiące, ale to jest taki bardzo fajny wstęp. Dobrze, że, że tak jak mówiłem, kłopcałla, żeby odwrócić long term album z long term 2 mixtapem i w tej kolejności to powinno wychodzić. No to tutaj te, ten etap jest bardzo fajnie widoczny na, na przestrzeni tych trzech płyt, i dobrze, że to jest taki. Pierwszy większy, znaczy tam jakoś nie zaistniała ta płyta, tam 5000 sztuk sprzedanych w pierwszym tygodniu czy coś, no to Polacy więcej sprzedają u siebie na chacie, ale, ale bardzo fajnie to wygląda, fajnie, że ta płyta powstała, bo też chyba nie jest jakimś tam obowiązkiem do sprawdzenia, ale na pewno jest bardzo ciekawa pod tym kątem jakiejś tam wiedzy, historii i takiej swojej zajawkowości. Nie? Wydaje mi się, że tą płytę to już można, nie? Że, że tutaj już jest, jest i to flow, e, są highlighty, da się coś tam wybrać z mm -hmm. tej płyty. Nie jest to aż tak dobra płyta, jaką będzie Habits and Contradictions. No tak. E, to ja tam będę dochodził w trakcie odcinka analizując te, te kawałki, ale jest tutaj czego już posłuchać. E, wydaje mi się w ogóle, że to jest lepsza płyta od long-term mentality. To lepsza to? od long-term mentality, ale nie lepsza niż long-term dwójka mix. Okej. Okay. No, no ja mówię, nie, tu, tu, no, bo od, bardzo, ja bym bardzo, odwrócił bardzo. tam te płyty. Nie? Ale tak, jeśli chodzi o pierwsze te e, albumy, powiedzmy to tak, no, moim zdaniem jest lepsza. No wiadomo, że pierwszy album na przykład Kendricka, to jest wpierdala, jeden i drugi, nie wiesz, e, w sensie mówię o section 80. Jest mhm. dużo lepszy niż to i to, ale to jest fajne wejście w ten mainstream, bo już mu się zaczynał mainstream. Absolutowi się nie zaczynał nigdy, a mu już powoli zaczynał się ten mainstream zaczynać. Tak, tak, robić, po, 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 <grym> robić robotę. Po, po setbacks grał dużo koncertów. Przed setbacks już samym właśnie mógł sobie pozwolić na, na przystanie mm. gangbangingowania. E, także wielkie pozdro dla, 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 dla niego. On ma właśnie coś takiego jak Absol mówi, że mógł sobie pozwolić na rzucenie ćpania, ale nie zrobi tego, bo bardzo to lubi, to tak samo Skullboy mówił, że nie rzuci tego gangbangowania, no bo to też jest jego życie i też to bardzo lubi, jakby to tak głupio nie brzmiało trochę, mm -hmm. ale że bardzo lubi ten styl życia, no i dopiero chyba jak druga córka mu się urodziła, to się tak faktycznie z paniem i z gangbangowaniem ogarnął, no bo kurwa to jest żenujące jak chłop zarabia, wiesz, bo na tej drugiej płycie już zarobił grube miliony na pewno i on będzie kurwa jeździł i do ludzi strzelał, na no, i spokój, No tak, ogóle, tak, tak, nie? tak, albo na, 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 na Trap House'ie będzie siedział, tak? No, tak. Yy, tak, no też... Yy, bo od iluś lat, znaczy nie wiem czy lat, ale od jakiegoś czasu na pewno Skullboy już nawet nie ćpa, więc też wielkie pozdrowie mhm. dla niego, że się ogarnął. Tak, tam na tak, pewno pewno tak. śmierć MacMillera była dla niego taką przestrogą wielką i to, że się pewnego razu obudził i ważył tam, nie wiem, 120 kilo, czy ileś gruby był w każdym razie i stwierdził, że dobra, to ogarnia życie. No i dobrze, że, że, no, że ogarnął, prawda? Bo... Mogły tak, być kolejne kolejny, który nie zdążył ogarnąć, tak? No tak, właśnie ten Mac Miller się jeszcze na pewno bardzo dużo będzie przewijał, no bo jednak były te podchody, żeby go do tego TDI jakoś tam skusić, no, wolał być niezależny, rozumiem, ale bardzo dobrze się dogadywali. Zresztą skurbo cool i Absłum, na przykład pewnie pamiętasz, że na płycie Michael Mo byli. To, to też mhm. jest ciekawe, że. że, że bo to już poszło mainstreamowo bardzo, ale właśnie z tym Macmillerem, on się bardzo często będzie przewijał, jak na przykład Absol u niego, całą płytę u niego na chacie nagrał, pierwsze bity na przykład, które zrobił Macmiller, no to Absol na nie nagrał, nie? Szkoda, że nie ma tych kawałków, gdzieś tam ostatnio wywiad, Absol mówi, że one gdzieś są, ktoś tam je ma, nie? Jakiś gościu, co z nimi siedział i nagrywał, gdzieś ma i może kiedyś wypuszczą, także y, fajnie, fajnie to działało między nimi, nie? I się tak. często przewija właśnie, no niestety już teraz tych negatywnych, że Przynajmniej się przysłużył do tego, że oni przestali pać. no To chociaż tyle. Nie? Szkoda, że tak, muzyki mało raz. I, I jakby dołączył do nich jako, jako ten piąty Jedi, to kurde, też by był raperem totalnie innym niż oni, nie? Więc tak, tak, akurat, tak. powiedzmy, podobnym pod jakimś tam względem, ale to jak się rozwinął Mac Miller, no to, to też w totalnie inną stronę, więc. No tak. no tak, 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 tak. słychać na pewno było ten, ten vibe. No i się ziomkowali, więc e, no. Miła historia, szkoda, że jest tragiczną dla Macmillera jakimś tam finałem, nie? Ale no to akurat nie, nie oni mieli. E, no. Ale tak jak mówisz, u każdego z nich, znaczy w sensie u każdego, u Uapsaula i u J-Rocka, u, u tego, u Absaula i Skullboya mogło się to skończyć tak samo, no bo e, czy to kodeinka, czy te piguły, to kurwa codzienność dla nich. Jeden i drugi o tym nawijają, że to, to nie ma dnia bez tego. To tak nieobyczajowo trochę, dajcie spokój ludzie. Szczególnie jak się ma dzieci, to no. trzeba wstawać no. rano i robić rzeczy, a nie tam z oksy ładować. No właśnie, bo to właśnie z school, głównie głównie oxy, oksykontin brał, jak i handlował nim. Tam... Ja nawet nie wiem, co to jest, ale. Ja też, też nie, i... ale to chyba taka pigułka, nie wiem. Może mi <laughs> uczniowie wytłumaczą. O właśnie. Nie, ale na pewno wiesz, jak się tam te 10 lat temu bardziej z trawką narkotyczną kolegowałem, no to bardzo dużo skulboja słuchałem. Teraz może to nie jest jakiś yy, artysta, do którego często wracam, no bo to jednak trzeba jakiś tam vibe do tego mieć, albo przynajmniej nic nie robić i żeby leciało w tle, no bo ale narkotyzacja sprzyja w chunięciu tej jego muzyki na pewno. Zresztą po, pod wpływem narkotyków ją na pewno robił i to słychać też. Po no, ja jego akwarium tak, ja... w ja na sześć, bo też lubię Skulboja, tylko te kolejne rzeczy raczej tak Serbek tak, tak. czy te XTP przyznam, że dopiero teraz poznałem i, i, i no, jakoś bardzo nie żałuję, chociaż no, to, to, że Serbek poznałem, to, to spoko. Natomiast te kolejne rzeczy, które też tam się te narkotyki non-stop y, przewijają, no to, to dla mnie to naprawdę kozacka dyskografia, ale to w kolejnych odcinkach chyba będziemy o, o, o tym gadać, chociaż ja już bym chciał, bo już mnie korci. W sensie najbardziej. Która tam dalej jest najlepsza, twoim zdaniem? Oksymoron, czy, czy Habit, czy, czy jeszcze z tych późniejszych? Kurde, no ja chyba Habitz i, no I Oksymoron. Tak jakoś tak jak to wychodziło. Później kurczę, trochę tak mi zszedł z słucham tych pyt, oczywiście tego Talk mm. czy, czy ten, ale szedł mi jakoś tak z, z nie wiem i przestałem słuchać rapu nie w sensie okay. jak było to jak wychodziło Habits and Contradictions jak wychodził oksymoron to ja byłem na czasie ze wszystkim co wychodziło w Stanach potem y, wiadomo stwierdziłem że polski rap lepszy y, i już nie byłem aż tak na czasie i nie miałem czasu na to żeby być tak tak w tym ale no, dobrze mi się kojarzą te dwie pierwsze te nie dwie pierwsze druga i trzecia i jego no płyta tak, to... mają mnóstwo highlightów i kurde wracam często naprawdę często. No rozumiem, ale jeszcze, też myślę, jest... z tych co słyszałem, że chyba Habits będzie chyba, ale to dobra, będziemy o tym rozmawiać na pewno dłużej, bo to są dużo lepsze płyty i, i tam już można troszkę będzie więcej pogadać o treści też. Może też nie, nie do końca, ale, ale na pewno coś tam więcej się pojawiało niż, niż tutaj. Bo tam były takie kurde, one-linery, tam no takie, nie wiem, fajne zbitki. On dużo lepiej, wiesz, dużo lepiej rapował, na pewno dużo lepiej rapował niż na tym, który setbacksy, tak, tak jak powiedzieliśmy, jest już bardzo dobrze rapowane, to, to, to już brzmi jak album, faktycznie, nie, że on się czegoś uczy, on już umie, on już, może jeszcze tego zmysłu swojego muzycznego nie ma tak wyrobionego tego gustu, no, gustu nie, ale tego brzmienia ogólnie, mm. ale flowowo już, już wiedział, co robi. Nie? No, może jeszcze mogę na na koniec powiedzieć, że te pierwsze trzy materiały od niego, czyli te mixtape i setbacks, bardzo mi narobiły smaka na kolejne. I szczerze się nie mogę doczekać tych kolejnych odcinków. I często mam tak, że jak nie wiem słucham czegoś przygotowując się, to już mam dość. Później muszę sobie tam zrobić z, z tydzień przerwy. To tutaj no, nie wiem ile ja przy okazji się nasłuchałem kawałka. Men of the Year, czy, czy tego drugiego Hall of the Night, to, to, to naprawdę. I tylko. To posłuchaj sobie ty... teraz Kent Wade z drugiego mixtape'a. <laughs> A ja odpalę od razu. Skurwa. Nie no, nadal nie, nie mogę w to uwierzyć, że coś takiego wiesz. Wiesz, tym bardziej, że Mistafie jest naprawdę dobrym raperem. Z wieloma uznanymi, znanymi, wiesz, cenionymi raperami nagrywał bardzo dobre zwrotki. O Jezu, no nie mogę. Bo tak, to tam zawsze był słaby, zawsze był jakimś trochę memem, takim kurwa obwieszonym szczurem, nie, wiesz? jakieś tam ciuszki, łańcuchy, który nie umie rapować, którego słuchali Polacy, tak jak Kidinka na przykład, nie wiesz? To, ta sama skala, czyli jakaś tam czwarta, piąta liga rapu tak naprawdę. Powiem ci, że słuchałem na pewno Hotel California i e, nie pamiętam tej płyty, nie? Ale Whiskey słabszy, ale, ale właśnie Adam z naszej redakcji mówił, że trzeba ten album odczarować, że on wcale nie był taki zły, jak ludzie mówią. I mieliśmy tam kiedyś podcast o tym nagrywać, ale finalnie chyba się nie uda. No niemniej mniej e, to, 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 jak ty mówisz, że Becka z typa i z, zawsze był słaby, to to na pewno mu się spodoba i będzie z tobą walczył. Mm. O widzisz pisze, że nie to mówił. Mówił, no mówił, dobra. Dobra, dobra ja my, chyba... my chyba nie mamy co już przedłużać, nie? Bo... And... Tak, tak, tak. Na pewno do sprawdzenia Kent Wait i Setbacks. całe. Bo tego no. pierwszego mixtape'u Naprawdę, jeśli ktoś jest wczuł, i chce wiedzieć, jak to się kształtowało, całe TD i tak dalej. Niech słucha, ale żeby nie było na nas później. Tak, my na pewno w przyszłym tygodniu coś sobie nagramy, tylko, że to nie będzie Black Hippie. Prawdopodobnie wracamy do, do naszego polskiego bagienka i będzie coś o tym, także czekajcie, a, a kolejne Black Hippie pewnie za dwa tygodnie, ale zobaczymy, jak tam się zgramy z rzeczami. Ale tak, za tydzień się słyszymy w każdym razie. To, to na razie.